W środę Komisja Europejska przedstawi swoją wizję nowego nadzoru bankowego. To wstęp do Unii Bankowej, o którym ekonomiści, politycy, dziennikarze mówią od kilku miesięcy w Unii Europejskiej. Zdaniem Brukseli, Unia Bankowa miałaby zapobiec w przyszłości ewentualnym kryzysom na rynku finansowym, by nie powtórzył się Lehman Brothers w wydaniu europejskim. Jednak zdaniem wielu obserwatorów obecne pomysły i obecna forma e, propozycji dotyczącej unii bankowej może być groźna dla takich krajów jak Polska. E, największym zarzutem wobec e, planów w Brukseli jest to, że unijny nadzór finansowy nie będzie tak dbał o lokalne rynki, takie jak polski, jak e, do tej pory czynią to lokalne nadzory.